7 lat temu w tym miejscu setki tysięcy Żydów zostało wywiezionych do obozu zagłady w Treblince. Zostali wymordowani ze względu na swoje pochodzenie i wyznanie. Dziś rozpoczynamy tutaj marsz nieprzyzwolenia na to samo, co doprowadziło między innymi do Nocy Kryształowej. Nie godzimy się na postawy, które niosą ze sobą nienawiść, rasizm i agresję. Nie godzimy się na to, żeby strachem tłumaczyć ksenofobię. Dzisiaj jesteśmy świadkami kampanii propagandy nienawiści wobec uchodźców i imigrantów. Zarówno ze strony polityków głównego nurtu, jak i ze strony skrajnej prawicy. Demonizuje się ludzi, którzy uciekają od wojny i miast wyglądających jak Warszawa z końca II wojny światowej. W ten sposób politycy próbują skłócić i dzielić zwykłych ludzi według granic narodowościowych i etnicznych. Ludzie mają widzieć wroga w osobach, które mają gorsze sytuacje niż oni, zamiast zwrócić uwagę na tych, którzy przez swoją władzę i swoje bogactwo ponoszą odpowiedzialność za biedę i wyzysk. Na pewno jako OPZZ będziemy dalej mieć jasne stanowisko w sprawie właśnie uchodźców, ponieważ to nie uchodźcy zamykają szpitale, to nie uchodźcy zamykają szkoły, to nie uchodźcy zamykają zakłady pracy, to zupełnie inni ludzie. Uchodźcy to są nasi przyszli związkowi członkowie i tak na to musimy patrzeć. Jedna sprawa, jedna walka, uchodźcy mile widziani. Dziękuję bardzo. Jasno powiedzieć, antysemityzm nie jest poglądem, islamofobia nie jest poglądem, rasizm nie jest poglądem. W Polsce nigdy swastyka nie była symbolem szczęścia. Dzisiaj też nie jest i nigdy nie będzie symbolem szczęścia. Będziemy nazywać te zachowania skrajnej prawicy jasno i po imieniu. Faszyzm to zbrodnia, faszyzm to przemoc. Ponad granicami, ponad granicami.